12 sierpnia 2023 roku, pierwszy mecz czwartej Dolnośląskiej, czwartej ligi. Patryk Rosiński odbiera paterę pamiątkową od Łukasza Tergowskiego, wiceprezesa Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Goście dzisiaj wystąpią w składzie, no, dość oczekiwanym, znanym. Gospodarze, nieco zmieniony ten skład w ostatniej chwili, ponieważ szawizowanego do gry Szymona Kaczmarka ze względu na kontuzję zamieni grający z numerem 15 Jakub Kostka, tak poza tym Fabian Herebela w bramce, Adrian Gębski, Aleks Szymski, Sebastian Francuz, Jakub Nowomiejski. Dzisiaj będzie to taka prawdziwa weryfikacja umiejętności tego młodego wałbrzyskiego zespołu. Wałbrzyszanie utrzymaliby się na tym szczeblu, ale to może trochę później, bo teraz kolejna niezła piłka, piłki, po której mógłby spróbować strzelić na bramkę Motojewczy Oława. Jednak to zespół, który dobrze przygotował się tutaj na grę przeciwko, już w środku Rosiński i Francuz teraz ma szansę, by zagrać prostopadle w kierunku Misiu-Whitisa. Misiu-Whitis sam na sam teraz z Lubeckim, będzie tylko rzut rożny. Jeszcze raz, bardzo dobrze teraz Dobkowski wchodzi z tą piłką w pole karne. Niezła próba Herebela też na posterunku. Jednak też tutaj w środku pola nie próżnują goście. Świetne teraz zagranie. Okazja do tego, by zamknąć akcję strzałem, choć na razie też i dobrze tu przerywa grę Francuz. Ta kolejna interwencja była prostsza. No i ale też niesamowicie ciekawy sposób rozegrania tej piłki. No i jeszcze raz strzał ze środka pola karnego. Jakaś próba prostopadłego podania pomiędzy formację rywala mogłyby to otworzyć drogę do bramki. Teraz jednak bardzo dobre, zaskakujące rozwiązanie tej akcji Górnika Nowe Miasto. Nie ma spalonego. Gancarczyk głową nad bramkarzem, ale też nad bramką. To na lewą, to na prawą stronę miała jednak szansę powodzenia. Będzie rzut karny tutaj po tym rajdzie Janusza Gancarczyka. Mina tutaj zawodników, by ci nie przekroczyli linii 16 metra. Kochut broni Fabian Herebela to uderzenie. Mimo że doświadczona, przede wszystkim bardzo dobrze zgrana ze sobą, musi się tej nowej gry nauczyć, bo to jest jednak zdecydowanie wyższy poziom niż to, co mieliśmy okazję oglądać wcześniej. Świetny strzał przed szansą, by zakończyć akcję ze strzałem. Niezły pomysł. Misiu-Whitis! Jeszcze Lubecki broni! Kapitalna! Kolejna kapitalna interwencja bramkarza. No, muszą tu bardzo uważać, by takich błędów nie popełniać, tak jak to przed chwilą się wydarzyło. I jest szansa i będzie gol! Doskonale przygotowana akcja przez graczy Motojewczy Oława. No, trzeba tu przyznać, całkowicie zaskoczona defensywa. Koniec pierwszej części spotkania. Chcą tutaj trochę przyspieszyć grę gospodarze, być pewni tego, co robią. Francuz, niezła próba strzału. Tę piłkę posłać. Być może to też sprawiało z tego, wynikało z tego, że nie było tutaj możliwości swobodnego rozegrania. Teraz ten błąd Janusz Gancarczyk i 2-0 po tym błędzie. Umiejętność wykorzystywania sytuacyjnych piłek, tak jak teraz Gancarczyk próbował strzelać na bramkę, jest po stronie gości. No i Łabiak kapitalnie teraz tutaj poradził sobie, zatrzymując przeciwnika, i tam też w polu karnym był. No cóż, ja mogę do tego dodać, bardzo tendencyjne teraz zachowanie arbitra przy tej sytuacji. Kolejna szansa na to, by zdobyć gola, i Herebela! Fabian Herebela drugi raz w tym meczu broni rzut karny. Na dobra próba przechwytu, teraz jest okazja, by z tą piłką uciec. Francuz faulowany, to jest żółta kartka i to bezapelacyjnie. Zagrozić bramce Lubeckiego, krótko rozegrana piłka, stały fragment, który znamy, i będzie gol! A jednak teraz tutaj ta bramka czaruje, ale w drugą stronę. No nie wiem, który wariant tutaj wybiorą. Rosiński zostawia, Misiu-Whitis przed pole karne. I teraz Misiu-Whitis, bardzo ładna okazja. Brunaugun z prawej strony, Fedycki teraz tutaj ucieka. Brunaugun bardzo dobrze tutaj uciekł spod opieki rywala. Faulowany jeszcze jest przez Gancarczyka, a ten zawodnik już miał rzuty kartę, o nich na swoim koncie. A więc tych kilka ostatnich minut będzie grać
zespół Oławy na, w dziesiątkę. Bruno ucieka prawą stroną, być może teraz to podanie akurat będzie na tyle skuteczne, że Bruno Augun da radę piłkę przyjąć. Świetnie teraz uciekł tutaj spod opieki rywala. Kolejne zagranie w pole karne. Bruno Augun też widać jest Łabiak. Utrzyma piłkę w boisku, Bruno Augun z prawej strony, Łabiak, Kwiałkowski, nie będzie karnego, trzeba było szukać raczej podania, które mogłoby to inaczej wyglądać.